bo to jest potężne zagrożenie, zagrożenie niemieckie. Hmm, tutaj sięgnęliśmy też do bardzo ciekawych źródeł. Yy, pomagał nam w tym też profesor Musiał, który jest ciekawą postacią, bo to jest człowiek, który od 40 lat mieszka w Niemczech, uważany jest za historyka niemieckiego, ma związki rodzinne z Niemcami, mówi po niemiecku może nawet trochę lepiej niż po polsku, widać te naleciałości. Niektórzy uważają go, że nie jest nasz, tylko niemiecki. Dlatego chcieliśmy dotrzeć do takich ludzi. Jeżeli tacy ludzie mówią nam, że Niemcy to jest śmiertelne zagrożenie dla Polski, tacy ludzie, którzy są quasi Niemcami albo bardzo blisko im do Niemiec, bo mieszkają tam kilkadziesiąt lat, mają więzi rodzinne niemieckie, zapuszczone korzenie, uchodzą za historyków niemieckich. Na przykład w Rosji dotarł dość ciekawych badań, kiedy jechał do Moskwy jako historyk niemiecki, dostał dużo więcej niż by dostał historyk polski. Mówi nam, to jest śmiertelne zagrożenie Niemcy.